No witam, witam was widzowie. Słuchajcie, w dzisiejszym odcinku będziemy sobie ogólnie, jakby zrobimy sobie taki tutorial, taki wiecie, taki zwyczajny tutorial dla totalnych po prostu, wiecie, no nieważne jak wielkim po prostu, słuchajcie, cymbałem jesteś lub ktoś, komu go pokażecie jest, zrozumiałem ten tutorial, bo słuchajcie, dzisiaj pokażę po prostu wam, lub tak po razie sobie po prostu powiemy, jak zrobić, słuchajcie, każdego hoverboarda, każdą deskę w PES Simulator X ogólnie, bo wiecie, jakby deski wyszły parę już tam, no tydzień dobry temu, jak nie dwa, no ale w sumie nie nagrałem jeszcze filmiku o tym, jak je wszystkie zdobyć. I teraz, słuchajcie, spróbuję zdobyć jedną z desek, bo jest taki mit ogólnie w internecie sobie krąży, że da się, słuchajcie, zdobyć jedną z deseczek właśnie, słuchajcie, w bardzo dziwny sposób poprzez Fuse'a. Pewnie już wiecie, o co mi chodzi, więc spróbuję sobie zrobić, ale oczywiście, słuchajcie, standardowo, no to musicie w tym momencie strzelić łapeczkę w górę, oczywiście pod filmem, subika na kanale, no i napisać też fajny komentarz, bo macie, słuchajcie, szansę wygrać peta z mojego ekwipunku. Tutaj macie mój ekwipunek, wiecie, jakiś fajny pecik, pewnie jakiś Santa Paws tutaj czy coś, albo nad Galaxy Foxy, zobaczymy. No oczywiście, a tutaj macie zwycięzców z poprzedniego odcinka, pyk, o właśnie, fajnie, oni sobie wygrali pety, więc wy też możecie, jeżeli zrobicie, słuchajcie, te trzy rzeczy właśnie, nie? Też ogólnie możecie, widzę, wiecie, powiedzieć wam wszystkim, bo swoim znajomym na przykład, żeby też sobie wbili, bo też mogą wygrać peta, wiecie, nie wiem, psu, koledze, koleżance, kuzynce, wiecie, wszystkim możecie powiedzieć, mówicie, się ma, tutaj pety można sobie wygrać, fajne, dobra, widzowie, ale jak już skończyłem gadać, to co? To ja myślę, że słuchajcie, zacznijmy sobie właśnie od wszystkich deseczek, więc słuchajcie, może zaczniemy od takiej prostej deseczki, albo w sumie dobra, widzę, zacznijmy od najprostszej deseczki, czyli słuchajcie, widzę tutaj pierwsza deseczka, no to jest oczywiście, słuchajcie, po prostu, no ta stanie Mikołaja, no nie, jakby każdy wie, ja jeszcze ich nie zrobiłem i pewnie nie zrobię, bo mi się nie chce tak szczerze ich robić, nie wiem, 40 tych, bo słuchajcie, żeby je zdobyć, musicie po prostu zdać 5 questów i słuchajcie, to jest jedyna, no dobra, nie jedyna w sumie, to jest jakby wiecie, jedna z wielu darmowych desek, które możecie sobie, słuchajcie, zdobyć poprzez jakby nie wydawaniem żadnych Robux, ani żadnych Game Passów, ani nic takiego, nie? Więc jakby to jest, widzę, wiecie, jeżeli nie macie hoverboarda, jak przed jak ja sobie, wiecie, jak kupiliście, to myślę, że słuchajcie, warto zrobić tego kościkę, te 5 questów w sumie tam jest, żeby właśnie, słuchajcie, zdobyć sobie tą deseczkę, bo jest w sumie fajna, ale jest to oczywiście, słuchajcie, też trochę wolniejsze niż na przykład ta moja, nie, bo tam, wiecie, te deski też się różnią prędkością. No więc widzę, słuchajcie, jak mamy tą pierwszą drobą, dobra, to słuchajcie, wchodzimy sobie w deski, no i widzicie, widzę, tutaj mamy sobie deseczki po kolei wszystkie, no i mamy tutaj taki dywanik, Blue Flying Carpet, no to słuchajcie, tu jest wpisane, że trzeba być w top 10 in Global Leaderboard, no to słuchajcie, teraz sprawdźmy sobie, ile trzeba mieć w sumie mocy petów wszystkich we wpunku, żeby być, słuchajcie, w top 10 Leaderboard, a trzeba, słuchajcie, być, czekajcie, trzeba mieć powyżej 292 trylionów, kurde, sorku, więc, znaczy, sorku, powiedziałem sorku, zamiast sorki, co jest ze mną nie tak. Dobra, więc słuchajcie, potrzebujecie mieć więcej niż 292 tryliony właśnie, słuchajcie, mocy w wypunku. Jak widzicie, ja mam 11 trylionów, a mam, słuchajcie, no w sensie, żeby mieć tyle, słuchajcie, mocy, to trzeba mieć ogólnie same, praktycznie same Dark Matter Santa Pausy w ekwipunku i trzeba pewnie mieć około ich 500, wiecie, trzeba mieć w sensie Game Pass tutaj, ten tutaj, czekajcie, ten tutaj 500, ten pet storage, słuchajcie, 500 slotów w storage, że musicie mieć. Więc w sumie, niby deska za darmo, ale z drugiej strony w sumie deska nie jest za darmo, bo jednak wątpię, że wiecie, że możecie na waszym takim biednym ekwipunku zdobyć, słuchajcie, aż tyle tryumf mocy, więc no to widzę, jest właśnie pierwsza deseczka, którą możecie w sumie zdobyć za darmo, ale jednak z drugiej strony nie. Dalej widzę, Flame Hoverboard Bia Big Games Partners, no słuchajcie, to jest ogólnie deseczka, którą mi się wydaje, że jest najciężej, chociaż nie wiem, kurde, bo to jest jeden, wiecie, to jest jedna z ciężkich desek, też da się ją zrobić za darmo, ale jest taki, słuchajcie, sprawa, że ogólnie, żeby być partnerem Big Games, czyli twórców po prostu gry, słuchajcie, wiecie, zespołu, studia gier, wiecie, tam Preston i w ogóle te sprawy, to słuchajcie, musicie po prostu zgłosić takie swoje podanie na ich tam stronie Big Games, no żeby, słuchajcie, mieli być tym partnerem, to musicie spełniać jakieś tam warunki i jeżeli się to słuchajcie jest 15 tysięcy subskrypcji na YouTubie, a także słuchajcie 10 tysięcy viewsów na film, albo to było ogólnie miesięcznie, nie wiem, nie pamiętam, albo na film, albo słuchajcie miesięcznie, ale wydaje mi się, że na film 10 tysięcy viewsów, więc no trochę ten wydobywanie wysokie, jak widzicie, ja się widzę nie kwalifikuję, ale z waszą pomocą, jeżeli wiecie, tam powiecie kumplowi, że sobie wbił na kanał i w ogóle, to mogę, nie, tutaj może żeby się zakwalifikować już niedługo, w sumie zobaczymy jak to pójdzie, ale no wiecie, no to jest właśnie słuchajcie deseczka i ona jest, ogólnie ma właśnie słuchajcie 3 prędkości, ta poprzednia ma 2 prędkości, czyli w sumie jest taka sama jak właśnie, słuchajcie, oryginalny hoverboard za po prostu Game Passika, no w sumie którego możemy, słuchajcie, przejść, bo to jest ogólnie, widzę, no, oryginalny hoverboard, widzę, to był pierwszy hoverboardzik, no i to jest, widzę, po prostu hoverboardzik za Game Pass tutaj hoverboard i tyle, on kosztuje, słuchajcie, 400 Robux i możecie, słuchajcie, po prostu sobie kupić hoverboarda, no i to jest basic hoverboardzik, nie? Dalej, słuchajcie, widzę, dalej mamy, tutaj czekajcie, właśnie, bo to jest, dalej mamy, słuchajcie, stanie Mikołaja, potem mamy, słuchajcie, Red Flying Carpet, który jest po prostu, słuchajcie, tym samym, tylko że musi być top 100 na leaderboardzie, czyli, słuchajcie, sprawdźmy, jak musicie mieć mocy, no, widzowie, musicie mieć mocy, żeby być top 100,
ponad 273 tryliony, więc no jest to trochę mniej, ale jednak to jest sporo, no nie? Jakby wow, to trzeba mieć cztery mocne ekwipunek, żeby tak, żeby to wszystko mieć, nie? No i ogólnie, no co, te deski się liczy, znaczy różnią się tylko kolorkiem, nie? I wyglądam te deski, więc one nie są widzę jakoś, wiesz, takie giga mocne, nie? Dalej, słuchajcie, widzę, mamy VIP hoverboard, czyli po prostu widzę hoverboardik za VIPa, a VIP kosztuje, słuchajcie, także chyba 400, jeżeli się nie mylę, tak, 400, słuchajcie, po prostu robuxów, czyli w sumie kosztuje tyle samo, co, albo nie, chyba więcej, nawet nie, więcej, słuchajcie, hoverboardik kosztował w sumie jednak mnie, on kosztował 250 corki, jeżeli się pomylę, nie pamiętam nazwy, nie pamiętam, słuchajcie, cenę hoverboardu, nie, jak, ile on kosztował, więc, no, VIP, widzę, po prostu VIP 400 robux, więc to jest po prostu płatna deska, która jest tak samo szybka, jak ta, tylko ma po prostu, jest czerwona i ma piorunek, nie? Dalej widzę, najbardziej zastanawiająca wszystkich po prostu deseczka, czyli Cat Hoverboard i ogólnie powiem wam tyle, aktualnie publicznie nie wiadomo jak ją zdobyć, w sensie wiecie, nikt jeszcze nic nie mówił, żaden Preston, ani nikt, żaden twórca gry nie pisał jak zdobyć Cat Hoverboard, ale dzisiaj sobie widzę, spróbujemy właśnie zdobyć tą deseczkę w jakiś tam sposób, to taki, który krąży po internecie, ale raczej jest fake'owy, więc wiecie, ale się po prostu upewnimy razem, więc wiecie, po prostu się upewnimy, no ale jest po prostu Cat Hoverboard, który ma jeden prędkości, więc pewnie mi się wydaje, że słuchajcie, będzie za darmo, bo deski za darmo będą miały słuchajcie, po jeden prędkości. Więc pewnie wiecie, no więc będzie pewnie za darmo, nie? Coś tak czuję, że to będzie, słuchajcie, jak wiecie, jak pety w ogóle, nie? Były, wiecie, po prostu jakoś tak ukryte, to też pewnie będzie jakoś ukryte, czy też jakimś update'em przed następnym, dobra. Dalej widzowie, lecimy z kury, jaką deseczką, Rainbow Hardboard, Redeem Merch Code, czyli słuchajcie, no co trzeba, żeby ją mieć? No widzę, musicie kupić sobie pluszaczka, kochanego pluszaczka lub Pegasusa, no ale lepiej chyba pluszaczka, myślę, że wiecie, pluszaczka Huge Peta po prostu, z Huge Cata, który kosztuje chyba 300 zł, więc w sumie ogólnie to jest chyba najdroższa deska aktualnie na naszym zestawieniu, można powiedzieć, chociaż nie, jest jeszcze jedna droższa, słuchajcie, następna jest chyba droższa, tak, następna jest droższa, więc słuchajcie, musicie wydać 300 by na pluszaka, wejść sobie do sklepu, tutaj pyk, wiecie, odchodzi tutaj, gdzieś tutaj i zrobić Redeem Forex i tutaj widzę wpisać sobie powiedzmy kod na właśnie Huge Peta i dzięki temu widzę dostaniecie deskę, no i Huge Peta, nie? No i tutaj ostatnia deseczka, czyli właśnie słuchajcie najszybsza, no pewnie najszybsza, tak samo jak partner, nie? Czyli Blink Hoverboard i widzę, żeby ją zdobyć po prostu musicie wydać 100 tysięcy robuxów w PS Simulator X i to jest ogólnie najdroższa deska, jest ona dla totalnych bogatów, znaczy bogatów, ja nie wiem co ja mówię, bogatych ludzi po prostu, bo naprawdę widzę 100 tysięcy robuxów, to jest serio sporo siana, ale czy wiecie, możecie to kupić poprzez po prostu, widzę, wiecie, przed te, w święta była taki prezencik i ludzie właśnie dzięki temu zdobyli, ale wiem, że jeżeli się nie mogli zdobyć teraz tą deseczkę, to po prostu najlepiej byłoby kupować po prostu, widzę, sobie buściki, nie, to jest jakby jedyna w sumie metoda, kupować buściki albo no gemy, słuchajcie, no ale bardziej się opłaca boosty niż gemy, no wiecie o co chodzi, nie? Bo tego bundla, wiecie, po prostu no wydajecie tutaj robuxy swoje po prostu na jakieś takie rzeczy, które możecie kupować w nieskończoność, nie? No i oczywiście też wszystkie game passy byście fajnie, byście mogli sobie kupić od razu, ale 100 tysięcy robuxów widzę, to jest w cholerę siana i mało kto ją ma tą deskę, ale na polskim tobie ma parę osób ją ma w sumie, no tam wiem, że chyba Puzonik i ma także HC Bulson, jeżeli się nie mylę, ale nie jestem pewien chyba. No tak, no chyba te dwie osoby na pewno mają, tak, coś mi się wydaje, dobra, więc tyle. To były wszystkie deski, powiedziałem to jak po prostu, tak to wam wytłumaczyłem, że teraz wiecie jak już zdobyć każdą deskę, więc w sumie widzicie się tylko tyle, że w sumie z darmowych desek jest tylko jedna deska, czyli ten świąteczne sanie, czyli Slate Hoverboard po prostu, a my teraz sobie właśnie zrobimy słuchajcie ten sposób, ukryty podobno na deskę Cat Hoverboard i co słuchajcie, ten sposób wiem, że jest ogólnie giga głupi. Bo ogólnie chodzi w nim o to, że musimy sfizować 12 zwyczajnych katów, żeby zdobyć tę deskę, więc słuchajcie, my sobie teraz otworzymy jajka, miałem uzbierać po 3. I będziemy, słuchajcie, próbowali zrobić sobie właśnie tutaj zwyczajne 12 katów, co może być, kurde, widzę, że trudniej. Okay, mamy jednego kata, golden kata mamy, ale to się nic, widzę, potrzebujemy zwyczajnych katów, okej, okay, dwa katy, słuchajcie, potrzebujemy 12, nie? I jeżeli podobno sfiuzujemy, słuchajcie, te katy, to dostaniemy, słuchajcie, deskę, ale ogólnie widziałem, że to nie działa, w sensie jestem przekonany, słuchajcie, że to nie działa, ale się upewnię, wiecie, można się upewnić dla was, dla mnie, że to po prostu nie działa. Bo no, to jest taki mit, który się pojawił w internecie, że wiecie, że sfizujecie sobie 12 pecików i w ogóle to jest taki clickbait, można powiedzieć, wiecie o co chodzi, na filmie, że tak powiem, bo to youtuberzy głównie stworzyli ten clickbait raczej, a nie nikt z jakiegoś Discorda czy coś w tym stylu. Więc po prostu wiecie, tutaj ten, ile mam już w ogóle tych katów, czekajcie, ile mam tych katów już, w ogóle już 40 jak, okej, okay, mam chyba prawie wystarczająco, czekajcie, usuńmy sobie wszystkie tutaj te pety, których mi nie potrzeba, czyli to. I tutaj jeszcze, słuchajcie, mam te pety, dobra. I ja mam, słuchajcie, teraz tych katów, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, słuchajcie, jeszcze dwóch potrzebujemy, tutaj jeszcze jest Bunny,
Zamysłajcie 10 katów, no to jeszcze dwóch. No to może zaraz mi lecą dwa. Nie, to wyleciało mi White Bunny, no super. Nie, no proszę, katy, ja nawet nie mam żadnych boostów odpalonych. Okej, słuchajcie, są dwa katy. I sami widzę 12 katów aktualnie. Słuchajcie, lecimy sobie teraz na maszynę do Fuse'a po prostu. No i zobaczymy, widzę, czy to zadziała. No zobaczymy, czy to nie jest skam, a na pewno to jest skam. Słuchajcie, jeszcze tutaj skrzyneczka się stworzyła w Fantasy Worldzie, więc sobie zaraz ją ogarniemy. Ale zobacz, widzę, sprawdźmy, czy ten wielki sposób, tutaj giga sposób działa na to, że dostajemy, słuchajcie sobie tutaj, jak zrobimy 12 katów, uwaga, widzę 12 katów i powinniśmy dostać kat foreboard, wiecie, deskę kocią po prostu, a dostajemy, widzowie, no dostajemy, widzowie, po prostu sobie aktualnie krówkę, dostaliśmy, słuchajcie, krówkę, deski, jak widzicie, słuchajcie, nie ma po prostu, no pewnie będzie mówił jakoś sekretnie do kupowania tę deskę, bo aktualnie, no nie wiem, jak ją zdobyć, no serio, no nikt nie wie, jak ją zdobyć aktualnie. Więc wiecie, więc myślę, że sobie mogę to już usunąć te pety. No i w sumie widzę co, no ja myślę, że to na ten dzisiaj, jakby to miał być taki krótki odcinek, wyszło miał 10 minut, więc w sumie trochę mi wyszło tego odcinka. Ale wiecie, to nic takiego, lubię dłuższe odcinki robić, wybierzcie sobie jeszcze, słuchajcie, na Fantasy World, poszukać tej. Ale ogólnie widzę, słuchajcie, dziękuję wam za oczywiście za obejrzenie do końca, jeżeli słuchajcie, dotrwaliście, to napiszcie mi tam, nie wiem, dotrwaliście czy coś. Fajnie jest, jak oglądać te odcinki do końca, w sensie wiecie, mi to bardzo giga pociesza, czy coś, w sensie znaczy pociesza, no bardziej wiecie, no po prostu fajnie jest wiedzieć, że ktoś ogląda wasze filmy do końca, powiem wam tak, dobra. Zostawcie łapaczkę w górę, subikę na kanale, jeżeli nie zrobiliście coś tego na początku, a także napiszcie jakiś fajny komentarz, bo macie szansę, słuchajcie, wygrać sobie pecika z mojego ekwipunku w PC Matrix. A ja widzę, lecę, widzimy się jeszcze na drugim filmie o 19:30, także pamiętajcie sobie ustawić budzik czy cokolwiek, więc no, widzę, dobra, ja lecę, także słuchajcie, trzymajcie się i siema!